Storybox zaprasza do wysłuchania książki pola Honsingera, wezwał nas honor. Tom pierwszy trylogii Men of War. Przekład: Justin Wilk Łyszwa. Czyta Roch Siemianowski. Mojej najdroższej żonie Katlin, bez której ta książka po prostu nigdy by nie powstała, dziękuję Ci za nieocenioną praktyczną pomoc przy publikacji. Ale jeszcze bardziej dziękuję za cierpliwość, znoszenie moich błędów i bezmyślnych zachowań, dodawanie mi otuchy, rady, przykłady. Dziękuję za dobroć i za upór, dzięki któremu w sierpniu 2012 roku siadłem i zacząłem pisać. Dzięki Bogu za Twoje istnienie. Jesteś światłem mojego życia. Lake Havasu City, Arizona, 6 czerwca 2013 roku. Prolog. Godzina 413Z 11 listopada 2314 roku. Urodziny generała Pattona. Urodziny generała Pattona. Porucznik marynarki kosmicznej Unii Max Robichaux, stał w zatłoczonym kanale załadowniczym, wdychając zapach naznaczonego strachem potu 34 pozostałych członków załogi fregaty USS i Kamoro. Wszystkich których udało mu się zgromadzić. Biorąc pod uwagę fakt, że na pokładzie jego własnego okrętu znajdowało się ponad pięćdziesięciu krag, pchanie się na pokład jednostki wroga zamiast bronić własnej zakrawało na szaleństwo, chyba że przegrywało się walkę o utrzymanie własnego okrętu. Chyba, że tylko uszkodzenie jednostki Krag i rozdzielenie okrętów mogło powstrzymać dalszy napływ przeciwników z dużo większego krążownika liniowego. Chyba, że tylko ten desperacki krok mógł zapobiec przejęciu okrętu przez Krag, przebudowaniu go, obsadzeniu własną załogą i wysłaniu przeciwko ludziom. Oczywiście mniejsze znaczenie miał fakt, że Max i jego koledzy zostaliby brutalnie zabici, a ich ciała wyrzucone w przestrzeń. Max dopasował rękawiczki. Materiał opiął jego duże dłonie, pochłaniając pot i maskując zdenerwowanie. Pięć sekund, zapięć pasy, krzyknął Mat, technik. Wszyscy ludzie zakryli uszy i otworzyli usta, by uchronić bębenki przed rozerwaniem. Trzy, dwie, jedna. A w momencie, gdy Max zobaczył, że usta młodego człowieka układają się do okrzyku teraz, Teleskopowa rura kanału załadowczego uderzyła w zewnętrzny kadłub okrętu wojennego Krag, uwalniając z ogłuszającym rykiem ładunek wybuchowy, wyrywający dziurę o średnicy około dwóch metrów, w którą na długość ramienia zagłębiła się sama rura. W ciągu kilku sekund polimerowy kołnierz wypełnił przestrzeń pomiędzy wnętrzem kadłuba a ścianą kanału i całkowicie ją uszczelnił. Gdy tylko uformowało się uszczelnienie, drzwi na końcu opadły, tworząc rampę i ludzie, którymi dowodził Max, wbiegli do wnętrza okrętu przeciwnika z bronią gotową do strzału. Znajdowali się w dużej przestrzeni ładunkowej, o powierzchni przynajmniej 300 metrów kwadratowych, pełnej różnych kontenerów. Na przeciwległej ścianie był właz. Trzej mężczyźni zsunęli z pleców zasobniki i wydobyli z nich części połączone w chwilę później w półtora metrowe urządzenie, które zostało natychmiast uruchomione. Max zauważył błyskanie zielonych i niebieskich światełek oznaczające, że od tego momentu urządzenia komunikacyjne okrętu Krag są zagłuszane aż do chwili, kiedy ich komputer złamie algorytm urządzenia, co zazwyczaj trwało od 14 do 23 minut. Dowódca miał nadzieję, że to wystarczy. Po kilku sekundach pracy technika, jak on się nazywał, Tomilson Tomilson Pokrywa włazu przesunęła się, pozwalając grupie abordażowej dostać się na korytarz. Pierwszy z bronią krótką przeszedł na drugą stronę porucznik. Za mną, szepnął i po chwili grupa dołączyła do niego. Unia w ciągu trwającej ponad 30 lat wojny przechwyciła wystarczającą liczbę okrętów, krag, by Max znał ich ogólną budowę. Nie miał więc kłopotów ze znalezieniem pomieszczenia, w którym mieściło się centrum kontroli zespołu napędowego. Grupa abordażowa szybko pokonała dystans około 65 metrów, nie napotykając na swej drodze ani jednego krag, a następnie skręciła w krótki korytarz, który kończył się wejściem do pomieszczenia docelowego. W tym momencie dostali się pod piekielny ostrzał. Schylając się, by uniknąć pocisków, Max spojrzał na trzech ludzi za nim, zacisnął pięść i wykonał ruch przypominający rzut, nakazując użycie granatów. Marynarze wyszarpnęli z pasów urządzenia wielkości cytryny, usunęli z nich zawleczki i ściskając łyżki zapalników, spojrzeli na porucznika. Ten unosił trzy wyprostowane palce i odliczał bezgłośnie, składając je kolejno. Trzy, dwa, jeden. Sekundę po zgięciu ostatniego palca cała trójka mocno cisnęła granaty w stronę przeciwległej ściany. Wybuchowe jaja wylądowały u stóp strażników. Rozerwały się w odstępie jednej dziesiątej sekundy. Max i jego ludzie pognali naprzód, strzelając na wypadek, gdyby któryś ze strażników pozostał przy życiu. Był to zbędny środek ostrożności. Czterech martwych krag leżało w kałuży krwi przy drzwiach, trzymając w dłoniach karabiny. Martwi nie wyglądali już tak strasznie, jak za życia. Niewielu ludzi miało na tyle odwagi, by przyglądać się obcym posiadającym korpusy i kończyny bardzo przypominające ludzkie jednak zaopatrzonym dodatkowo w półtora metrowe ogony i głowy podobne do łbów ogromnych szczurów z przerośniętymi mózgami. Pamiętajcie, gdy już znajdziemy się w środku, żadnego strzelania, tylko szable abordażowe. Znajduje się tam zbyt wiele rzeczy, które przebite przez pocisk mogłyby nas pozabijać. Max odwrócił się do technika. — Jesteś gotów, Tomkins? — Tomkins, tak brzmiało jego nazwisko. – Wysadzaj! Tomkins wcisnął dwa przyciski na ściance swojego perkoma. Zielone światełko na małym ładunku burzącym, który właśnie został przyklejony do włazu, zmieniło kolor na czerwony i głośne bang oznajmiło rozerwanie drzwi. Max ponownie znalazł się na czele. Szabla abordażowa, 63 centymetry, zimnej, ostrej jak brzytwa stali, pobłyskiwała w jego dłoni. Cała grupa ruszyła w kierunku około dwudziestu pięciu techników Krag, obsługujących stacje robocze. Max rzucił się w kierunku paneli, do których powinien dotrzeć. Trzech Krag próbowało go zatrzymać najbliższy wyciągnął własną broń białą, krótki prosty miecz przypominający rzymski gladius i pchnął na wysokości brzucha oficera. Potężnym, skierowanym w górę blokiem własnej dłuższej i cięższej klingi, Max sparował atak i uderzył w pysk przeciwnika grzbietem pięści. Krag stracił równowagę, co umożliwiło człowiekowi cofnięcie broni i wyprowadzenie cięcia w kark stworzenia. Szyja istoty została prawie całkowicie przecięta. Kolejny Krag, będący zapewne lepszym szermierzem niż pierwszy, skierował broń ku Maxowi, zapraszając do pojedynku. Porucznik stanął w klasycznej pozycji szermierczej, jak gdyby przyjmując zaproszenie. Ułamek sekundy później runął w przód i chwycił koniec klingi przeciwnika, lewą chronioną rękawicą dłonią, odepnął od siebie ostrze i pchnął krak w brzuch, przebijając go na wylot. Bardziej wyczuwając, niż widząc zbliżanie się trzeciego przeciwnika, Max wyciągnął szablę z martwego ciała i wykonał obrót w prawo. Dokładnie w momencie. Gdy jedyny marin, który znalazł się w składzie grupy abordażowej, wyłonił się z za jego pleców i pchnął krak w prawe płuco absolutnie nieregulaminowym sztychem. Obcy padł na plecy, walcząc o oddech i krwawiąc z rany na klatce piersiowej. Marin skrócił jego cierpienie szybkim cięciem na wysokości krtani. Droga do paneli stała otworem. Porucznik rozejrzał się po pomieszczeniu i zobaczył, że nie żyli prawie wszyscy wrogowie. Z wyjątkiem czwórki stojącej plecami do siebie i tworzącej ostatni bastion. Około dwudziestu istot leżało na pokładzie, martwych lub ciężko rannych. Wśród ofiar było także siedmiu ludzi. Upewniwszy się, że pozostałe siły szybko uporają się z ostatnimi czterema obrońcami, Max szybko pokonał dystans dzielący go od paneli i spojrzał niepewnie na obce opisy przyrządów, nie chcąc się pomylić. Z kieszeni przy pasie wyciągnął małe cylindryczne urządzenie. Zerwał z niego plastikową osłonę, odsłaniając samoprzylepny pasek i przekręcił końcówkę o pół obrotu. Docisnął cylinder samoprzylepną stroną do pulpitu i cofnął się o krok. Następnie całą procedurę powtórzył z kolejnym cylindrem i panelem kontrolnym. Kilka sekund później... Oba przedmioty wydały głośny, piskliwy dźwięk o częstotliwości znajdującej się przy końcu skali, słyszalnej przez człowieka, i po chwili przeszły w zakres ultradźwięków, emitując jednocześnie coraz jaśniejsze, pomarańczowo czerwone światło. Gdy dźwięk i blask ustały w tym samym czasie, wszystkie wyświetlacze w centrum zgasły, a ich delikatne mikroobwody zostały nieodwracalnie uszkodzone. Do momentu, w którym krak zdołają obejść uszkodzone obwody, a proces ten mógł potrwać godziny, system chwytający ich okrętu był bezużyteczny, a napęd sprowadzał się jedynie do dysz manewrowych. W porządku, szczypce zostały odcięte, nogi połamane, a teraz zwijajmy się, żeby nie nadużywać ich gościnności. Max często twierdził, że lepszym pomysłem byłoby zostawienie bomby nuklearnej. Zamiast zestawu małego sabotażysty, jednak myśl o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby wycofanie grupy abordażowej uległo opóźnieniu studziła te zapędy. Znalezienie się w kuli ognia szalejącej eksplozji nuklearnej mogło być sposobem na szybką i bezbolesną śmierć. Jednakowoż była to śmierć w stu procentach pewna. Szturmowcy zawsze więc. Przechwytywali bądź uszkadzali okręty na których pokłady się dostali jednak nigdy ich nie niszczyli to mogło być zrobione dopiero z bezpiecznej odległości Dowódca poprowadził grupę tą samą drogą którą się tu dostali tylko po to by za rogiem natknąć się na dwudziestu kilku marins Krag najprawdopodobniej zwabionych odgłosami wcześniejszej strzelaniny Każda ze stron odskoczyła od skrzyżowania, zaskoczona nagłym pojawieniem się przeciwnika. Wiedząc, że ma tylko sekundy, zanim krak wpadnął na ten sam pomysł, Max wyciągnął z pasa dwa granaty, po jednym do każdej dłoni. Odbezpieczył je zębami i rzucił za róg. Gdy tylko wybuchły, skoczył ze swoimi ludźmi naprzód. Pierwszy szereg szturmowców, strzelając z biodra, unieszkodliwił około połowy krak. Pozostałych przeżyciu po wybuchu granatów. Dwie grupy wojowników spotkały się w bezpośrednim starciu, strzelając niemalże z przyłożenia i tnąc się nawzajem białą bronią. o, odstrzelił szczękę jednemu z krag i właśnie odwracał się, by stawić czoło następnemu, gdy poczuł dziwne szarpnięcie w lewym ramieniu. Odwróciwszy się, zobaczył miecz prześlizgujący się po grzbiecie jego nadgarstka oraz starszego marynarza Fonga, strzelającego właścicielowi gladiusa w tył głowy. W miarę jak obie grupy traciły członków, dzieląca jej odległość powiększała się i strzelanina zaczynała dominować nad fechtunkiem. Przewagę powoli zdobywała liczniejsza grupa abordażowa. Pozostali przy życiu, krak zaczęli się wycofywać. Marynarze Unii zastrzelili jeszcze czterech uciekających przeciwników. Przechodząc nad ciałami swoich i wrogów, Max prowadził pozostałość swojej grupy, liczącej obecnie tylko 19 osób, z powrotem do ładowni. Poprzez kanał załadowczy i śluzę na pokład Imekimoro. Tomkins pociągnął dużą dźwignię, zamykając szczelnie śluzę. Następnie wcisnął czerwony przycisk. Huck oznajmił wybuch kanału i odcięcie jego resztek od Imekimoro. Max dał sobie pół minuty na kilka głębokich oddechów po powrocie na macierzystą jednostkę. Abordaż zakończył się sukcesem. A dodatkowym bonusem był fakt, że większości grupy udało się przeżyć. Na pokładzie okrętu Krag pozostali marynarze Unii. Najprawdopodobniej już martwi i nie było na to rady. Sentymentalne opowieści o odzyskiwaniu ciał współtowarzyszy skończyły się już w pierwszych tygodniach tej desperackiej wojny o przetrwanie. Jednak, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ciała poległych poddane zostaną kremacji. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Oparwszy się o najbliższą ścianę, Max nacisnął pomarańczowy przycisk snd ATN na swoim perkomie. Robisz o? Do BCI. BCI. Rozległ się z urządzenia na nadgarstku głos z bojowego centrum informacyjnego. Grupa abordażowa Romeo Tango Sierra. Powiedział porucznik za pomocą angielskiego kodu sygnałowego Return to Ship, informując obsadę BCI, że grupa powróciła na okręt. System sterowania układem napędowym i chwytakami okrętu przeciwnika unieruchomiony na co najmniej godzinę. Powróciło 19. Reszta jest kilo India Alpha. KIA. Zginęli w akcji. Kill in action. Prawie połowa. Wspaniała robota poruczniku? Max rozpoznał zimny głos kapitana Sancheza. Proszę udać się ze swoją grupą na zapasowe stanowisko dowodzenia. Kieruję się na ZSD. Na ZSD? Mając na pokładzie grupę abordażową przeciwnika do pokonania? Starając się nie okazywać zdziwienia, zwrócił się do ludzi, którzy pozostali jeszcze pod jego komendą. Nakazano nam udać się na ZSD. Poprzez ciąg korytarzy Max poprowadził ludzi ku drabinkom, a potem kolejnym korytarzom do miejsca, w którym znajdowało się ZSD. Nagle rozległ się dziwny dźwięk. Gwałtowny wybuch, po którym nastąpiło niskie, długie dudnienie. Max znał ten dźwięk. To implozja towarzysząca załamywaniu się ciężkich, sferycznych ścian, znajdujących się pod ciśnieniem. Na przykład. Takich, jakie otaczały BCI. Teraz rozkaz nabierał sensu. Kapitan musiał wiedzieć, że Krag opanowali przestrzeń otaczającą BCI i zakładali ładunki wybuchowe, które odpalone jednocześnie miały skruszyć ciśnieniowe ściany BCI jak skorupkę jajka, zabijając natychmiast wszystkich znajdujących się wewnątrz. Zatem Wszyscy w centrum, czyli najprawdopodobniej każdy oficer starszy stopniem od Maxa już nie żyli. Kapitan Sanchez wydał swój ostatni rozkaz. Porucznik i jego oddział przebiegli przez pokład H w kierunku zapasowego stanowiska dowodzenia. Martwi ludzie i Krag leżeli na całym korytarzu. Nie ocalał nikt, prócz jednego Krag, który bezskutecznie próbował jedną ręką uzbroić ładunek na włazie. Jednak ta czynność wymagała użycia obu rąk. Max wyciągnął broń boczną, pistolet samopowtarzalny o kalibrze 10 mm, oparty na sprawdzonej przez wieki konstrukcji Browninga High Power i strzelił stworzeniu w głowę. Kopnął ciało odsuwając je na bok, przyłożył dłoń do skanera i wprowadził kod dostępu. Włas przesunął się, wpuszczając ludzi do pomieszczenia, z którego można było kierować okrętem, w razie zniszczenia BCI. Stację obsługiwało tylko dwóch podoficerów. Reszta załogi została wysłana do zwalczenia grupy abordażowej. Max opadł na fotel dowódcy i podzielił uwagę pomiędzy obserwację monitorów z danymi, a przydzielanie pracy ludziom. Tomkins, Wu i Lorenzo, stacja manewrowa. Adamson, operacje. Marso, uzbrojenie. Fong, system operacyjny. Montaba, czujniki. Cała reszta obsadza pozostałe stacje. Obserwujcie, co się dzieje i idźcie tam, gdzie będziecie potrzebni. Nie wahać się odezwać, jeśli coś zauważycie, czegoś potrzebujecie lub macie pytania. Wszyscy macie swoje komety, a więc wiecie, jak obsługiwać każdą stację roboczą na tym okręcie. Jednak nigdy wcześniej nie współpracowaliście przy takiej robocie. Musicie być elastyczni i rozmawiać ze sobą. A teraz zobaczmy, co da się zrobić, aby wprowadzić tego staruszka ponownie do walki. Ser, krwawi pan – zauważył cicho Montaba. Max spojrzał na swoje ramię. Ręka w munduru nasiąkł krwią i widać było głęboką ranę w mięśniach przedramienia. Pomimo tego porucznik czuł się dziwnie zdystansowany do bólu. Wyciągnął z przegrody apteczkę, owinął rękę bandażem i wsunął całe przedramię w rękaw kompresyjny, otwierając zawór. Rękaw napełnił się powietrzem, powodując ucisk i tamując krwawienie podczas gdy ampułki medyczne znajdujące się w bandażu zostały zgniecione przez nacisk uwalniając do rany koktajl złożony z antybiotyków i koagulantów istniała szansa że ranny nie wykrwawi się w ciągu najbliższych kilku godzin i nie umrze z powodu infekcji zanim ranę zobaczy lekarz ale to była tylko szansa cała procedura zajęła minutę Ludzie poruszali się szybko, jednak w sposób bardzo zorganizowany i zajmowali miejsca przy wyznaczonych stanowiskach, podłączając wyświetlacze do kanału danych i budząc urządzenia do życia. Oficer odwrócił się w kierunku stanowiska łączności. Daj mi 1MC. 1MCi. Uwaga, wszyscy, mówi porucznik Robiszot z ZSD. BCI zostało zniszczone, a ja przejąłem dowodzenie okrętem. Jednostka będzie prowadzona z tego miejsca. Wszystkie jednostki DC i stacje antyabordażowe zameldować swój status światłami. Potrzebuje dwóch marines w ZSD. Utrzymuje pierwszy stan alarmowy. To wszystko. A w jaki sposób marines mieli ustalić, która dwójka odpowie na polecenie, było ich sprawą. Max bez tego miał pełne ręce roboty. Porucznik. Nigdy nie dowodził niczym większym od 350-tonowej jednostki patrolowej. A teraz na jego barkach spoczywało dowodzenie ciężko uszkodzoną fregatą o masie 25 650 ton i prowadzenie bitwy z dużo większym i potężniejszym okrętem głównym przeciwnika. Lata świetlne od jakiejkolwiek nadziei na pomoc lub wsparcie a w dodatku był najprawdopodobniej jedynym pozostałym przeżyciu oficerem i dysponował mniej niż połową załogi. Podoficer przy stanowisku kontroli uszkodzeń DC zameldował. Dostałem meldunki, ser, przekazuję je na pana stację. Zbudowanie pełnego obrazu zajęło kilka minut. Antyabordażowcy? Zapytał Max Luisa siedzącego przy stanowisku obrony wewnętrznej. Jak na razie same zielone światła, panie poruczniku. Są całkiem nieźle rozmieszczeni na całym okręcie. Odebrałem słowny meldunek od drużyny Marines, twierdzącej, że właśnie otoczyła i zabiła pięciu Krag, którzy wysadzili BCI. Być może mamy ich wszystkich? Może tak, a może nie. Max ponownie wcisnął przycisk komunikatora. ZSD do maszynowni? Natychmiast odpowiedział mu piskliwy, ale pewny głos Tu maszynownia mówi Brown. Werner, odpowiedział radośnie Max, czując ulgę każdą komórką ciała. Wypowiedział imię z niemieckim akcentem, mimo że akcent Brauna był zdecydowanie brytyjski. Czy tam u ciebie działa jeszcze jakiś silnik, czy muszę zapędzić załogę do wioseł? Po uczniku. Inżynier wymówił stopień w sposób przesadnie brytyjski. Ponieważ pańskie szkolenie nie obejmowało, jak widzę, umiejętności odczytywania informacji z głównego wyświetlacza, moim obowiązkiem jest poinformowanie pana, że główny napęd podświetlny dostępny jest w 39%. Sugeruję jednak nie przekraczanie 25%. Napęd kompresyjny jest dostępny, jednak tylko do poziomu 220C. Tu także moja rekomendacja brzmi, aby do tej prędkości zbliżyć się tylko, gdy będziemy ocierać się o grób. Optymalna wartość to 150. Napęd skokowy to już tylko kupa złomu bądź dzieło sztuki nowoczesnej. Gdybym był na Pana miejscu, nie przekraczałbym przyspieszenia 8G, jako że wewnętrzne kompensatory nie przeniosą więcej niż 7,8G. To no, wszystko. Chyba, że zamierza pan pozabijać tę resztkę załogi, jaka panu została. Zrozumiałem. Werner, jeśli coś jeszcze wydumasz, odezwij się. Główny wyświetlacz nie działa. Byłoby miło, gdyby dało się go naprawić, jednak oczywiście nie spodziewam się, byś był w stanie to zrobić. Być może podejmę taką próbę w jakiejś wolnej chwili. A poruczniku, jeśli zapomniał pan drogi do stacji Lowell, proszę się nie krępować i pytać. Będę o tym pamiętał, Werner. ZSD, koniec transmisji. Straty wynosiły od jednej trzeciej do dwóch trzecich stanu osobowego. Jeden z napędów gwiezdnych nie działał, a dużo silniejszy okręt nieprzyjacielski był tuż za burtą. Mimo to ludzie nadal potrafili żartować. To dobrze. Max ponownie wcisnął przycisk nadawania Izba chorych. Czy ktoś jest w Izbie chorych? Proszę o odpowiedź. Ani słowa. Czy ktoś z obecnych tutaj nie jest szalenie zajęty? Z grupy wystąpił starszy marynarz. Szalub, gnaj do izby chorych i zorientuj się, co się tam dzieje. Meldunek prześlij mi z najbliższego sprawnego interkomu. Po zniszczeniu BCI twój perkom może nie działać. Nie wiemy także, czy okręt został całkowicie oczyszczony z krag, więc uważaj na siebie. Chcę widzieć pistolet w twojej dłoni. I upewnij się, że jest załadowany, a ty masz zapasowe magazynki. Co najmniej trzy. A, skipper, odpowiedziała automatycznie mężczyzna. Sprawdził broń, wyciągnął magazynek, doładował go, a następnie z szafy na broń wyjął trzy kolejne pełne magazynki. Z pistoletem w dłoni wyszedł z ZSD. Skipper. Nigdy nie byłem tak nazywany, pomyślał Max. Ster, powiększ nieco dystans między nami a okrętem Krag. Na wypadek, gdyby mieli jeszcze jakieś pomysły dotyczące abordażu lub zdołali uruchomić urządzenia obrony punktowej. Wyprowadź nas na 400 kilometrów. Kurs i przyspieszenie dowolne. Ale uważaj na naszego staruszka. Ma dziś ciężki dzień. A.S.R. 400 kills. Kurs i przyspieszenie według mojego uznania. Manewrować delikatnie. Odpowiedział Tomkins, który najwyraźniej objął dowodzenie. Trójką odpowiedzialną za manewrowanie okrętem. Uzbrojenie, jaki jest nasz status? Dobry Boże, spraw, aby coś działało. Status działa impulsowego, brak jakiejkolwiek odpowiedzi na komendy, odparł Marceau. Moim zdaniem powinniśmy założyć, że zarówno przednie, jak i tylne baterie siadły. Wyrzutnie rakiet numer 2 i 4 są sprawne. Rakiety w prowadnicach, obsługa gotowa, kolejne rakiety dostępne. Mam jednak czerwone światło na głównym przyspieszniku pocisków kinetycznych i żółte na zapasowym. Napęd zapasowy działa tylko w pięciu procentach. Wyrzutnie numer jeden i trzy świecą się na czerwono. Myślę, że ich obsługi nie żyją, ser. Meldunek był krótki i precyzyjny, ale w głosie marynarza słychać było zdenerwowanie. Adrenalina przestawała powoli działać. Niech Bóg ma ich w swojej opiece. Powiedział cicho Rubiszo. Dobra robota, Marso. Po chwili tonem, który w marynarce nazywano dowódczym, wydał polecenie. To jest rozkaz użycia broni nuklearnej. Uzbroić rakiety numer dwa oraz cztery i wymierzyć je w okręt krag. Zamierzam wystrzelić dwie rakiety, a cztery zatrzymać w rezerwie. Na wypadek, gdyby dwie nie zniszczyły celu lub pojawił się jakiś inny. Ster — Melduj, gdy osiągniemy 400 kills, a potem odwróć się tak, by dostępne były wyrzutnie 2 i 4. — W budu! — w kadłu pokrętu uderzył młot. — Krak wystrzelili pocisk kinetyczny, sir — zameldował podoficer operacyjny. — Zauważyliśmy. Panie Adamson, proszę mi podać prędkość tego pocisku. — Nieco ponad tysiąc metrów na sekundę, sir. — Czyli około dziesięciu procent. — Większość mocy ich przyspieszników także gdzieś znikła. Przyjmiemy uderzenie pod optymalnym kątem dla kadłuba. Chyba, że wstrzelą się w wyrwy w poszyciu, mruknął Adamson. Dobrze, że o tym pomyślałeś. DC, czy wiemy, w których miejscach mamy wyrwy? Tak jest, ser. Meldunki są prawie kompletne, padła odpowiedź Algoe, usiłującego zrobić coś z paskubnym poparzeniem na ogolonej głowie. Mamy dwie tuż obok siebie w sekcji trzeciej, azymut 2,05 i 2,12. Oraz jedną w sekcji piątej, azymut 223. Dziękuję, panie Anglua. Proszę zaaplikować piankę na oparzenia, na tę swoją błyszczącą glacę. Blask mnie rozprasza. Ster, proszę zrobić wszystko, co w waszej mocy, by ustawić nas na azymut. Obliczył różnicę między średnim azymutem uszkodzeń odjętym od 360 stopni. 75 stopni w stosunku do nieprzyjaciela. Przekraczamy linię 400 kil, ser. Eksponuję, wyrzutnie dwa i 4 i ustawiam się na Azymut 75 stopni zameldował Tomkins. Dziękuję. Zabrzęczał komunikator Maxa. Robisz o słucham. Tu szalob. Izba chorych znikła, ser. Myślę, że krak wysadzili włas i wrzucili tam ładunek saszetkowy. Wygląda na to, że gdy to zrobili, miejsce było pełne rannych. Nie zostało nic, prócz szczątków i części ciał. Ratownicy Salomons i Cho stworzyli punkt opatrunkowy na pokładzie wypoczynkowym. Naliczyłem tu pięćdziesięciu trzech rannych, w tym dwudziestu dwóch ciężko. Salomons i Cho wykonują teraz jakiś zabieg, ale nie przeszkadzałem im pytaniami. Dobra robota, Szalop, dziękuję. Gdy medycy będą mieli chwilę, spytaj ich, czy możesz się tam na coś przydać. Jeśli tak, zostań i pomóż. Jeśli nie, wracaj tutaj. Aj, sir. ZSD koniec przekazu. BUM! Kolejny pocisk krag uderzył w kadłub, tym razem powodując oberwanie się dwóch paneli z sufitu. Młodziutki marynarz, który nie wiadomo kiedy pojawił się w ZSD, bez słowa podniósł panele i odłamki i umieścił je w okolicach zablokowanego pojemnika na odpadki z taką miną, jakby sprzątał papierki po cukierkach w parku. Chłopak miał krótko krótkolufową strzelbę przewieszoną przez ramię i resztki prochu na twarzy i dłoniach. Dowodzące, że w ciągu ostatnich godzin intensywnie używał broni. Młodzieniec jeszcze się nie golił, ale najprawdopodobniej już zabijał. Dwaj e z skrwią na mundurach i ogniem w oczach stanęli w wejściu. Kapitan McGinty i starszy szeregowy Nogura meldują się na rozkaz, ser, powiedział starszy z nich. Obaj energicznie zasalutowali. Dziękuję panowie, odpowiedział Max, oddając równie elegancko honory. Marines czuli się urażeni, gdy salutowało się im w niedbały sposób. Zajmijcie stanowisko przy tym włazie. Jeśli zobaczycie jakiegokolwiek marynarza, dawajcie go tutaj. Jeśli zobaczycie krak, wiecie, co robić. Aj, ser. Marines wykonali perfekcyjne wtył zwrot i zajęli stanowisko na korytarzu. Wyrzutnie dwa i cztery odsłonięte cel namierzony. Zameldował Marso. Dziękuję, odpowiedział Max. Panie Marso, proszę uruchomić napędy w rakietach 2 i 4 i zdjąć zabezpieczenia z głowic. Ustawienie na maksymalny efekt. Uruchamiam napędy w rakietach 2 i 4. Zdejmuję zabezpieczenia z głowic. Maksymalny efekt. Proszę otworzyć pokrywę numer 2. Numer 2 otwarta. Potwierdzić cel? Sir, odpowiedział oficjalnym tonem Marso, rakieta numer 2 wymierzona jest w okręt Krag, znajdujący się w odległości około 400 km od naszego dzioba. Dobrze. Oficer uzbrojenia, ma pan rozkaz odpalenia rakiet z ładunkiem nuklearnym. Potwierdzam, mam rozkaz odpalenia rakiet z ładunkiem nuklearnym. Odpalić dwa. Dwa poszła. Okrętem zatrzęsło, gdy rakieta rozpędzała się w uszkodzonych prowadnicach. Następnie kontynuowała lot już o własnych siłach. Rakieta na kursie zbliża się do celu. W głosie Marso brzmiała ulga. Prawdopodobnie. Nigdy wcześniej nie odpalał rakiety nuklearnej. Uderzenie za siedem sekund. Okręt Krag widoczny był na monitorach, panoramicznie rozmieszczonych na ścianach pomieszczenia. A wzrok wszystkich ludzi przyklejony był do jednego z nich. Wszyscy odliczali sekundy. Patrząc jak okręt przeciwnika obraca się powoli. Prawdopodobnie, po to, by odsłonić świeżo uruchomioną baterię miotaczy strumienia energetycznego i otworzyć zabójczy dla fregaty ogień. trzy, dwie, jedna Dokładnie o czasie. Wszystkie cztery wyświetlacze rozbłysły niemal bolesnym światłem, gdy okręt Krag został zmieniony w gwałtownie rozszerzającą się kulę plazmy. Powoli gasnącą i zmieniającą barwy z brylantowo białej poprzez całe spektrum aż do czerwieni. By w końcu zniknąć w niewidocznej ludzkim okiem podczerwieni. Gdy kula ognia zginęła, w oddali widać było tylko zimne światło gwiazd na tle czarnego nieba. W porządku, bandyci nie żyją, a my owszem, wspaniała robota. A teraz. Zobaczmy, czy uda się nam doprowadzić tego staruszka do stacji Lowell. Rozdział pierwszy. Godzina 1918 z 20 stycznia 2315 roku. Max nienawidził przyjęć, a szczególnie przyjęć, na których nikt się dobrze nie bawił. Były one nazywane przyjęciami, tylko ze względu na wielowiekową tradycję. Ponieważ nie istniało lepsze określenie opisujące zebranie oficerów w celu uczczenia czegoś ważnego przy jedzeniu winie i innych alkoholach, jednak bez jakiejkolwiek wesołości. Standardowy dla marynarki szwedzki bufet oferował małe kanapeczki z różnymi wędlinami, przechowywanymi X lat w zamrożeniu. Średni wybór tylko lekko nieświeżych serów podawanych na tylko nieco nieświeżych słonych krakersach. Coś grillowanego, co równie dobrze mogło być kiedyś mięsem, jak i mięso wyrobem z białek roślinnych. Jakieś egzotyczne owoce wyjęte z równie egzotycznych słoików, chipsy świeżo wydobyte z pojemników próżniowych i ulubione ze względu na łatwość przechowywania danie marynarki. Orzeszki. Dużo orzeszków. Orzeszki z różnych planet. Solone orzeszki. Orzeszki na ostro. Kandyzowane orzeszki, prażone orzeszki, smażone orzeszki, pieczone orzeszki. No i oczywiście całkowity brak świeżych warzyw. A to wszystko nie więcej niż tysiąc lat świetlnych od systemów centralnych. Na usprawiedliwienie dawało się tylko powiedzieć, że zaopatrzenie marynarki było permanentnie przeciążone. Od momentu, gdy 26 czerwca 2281 roku Krag rozpoczęli swoją wyniszczającą wojnę z niczego się nie spodziewającą i nieprzygotowaną unią. To przyjęcie odbywało się z okazji przybycia wiceadmirała Luisa G. Skop im tyłek Hornmayera. Zastępującego na stanowisku dowódcy Task Force Tango Delta wiceadmirała Władimira i, zróbmy to regulaminowo, Businko. Lepsze tutaj byłoby może określenie zajmującego miejsce, ponieważ admirał Businko nie żył. Pożegnał się z tym światem w dość spektakularny sposób, wyparowując wraz ze swoim okrętem flagowym i jego załogą, liczącą 10 237 osób. Strata admirała, załogi, nie wspominając o bezcennym lotniskowcu i dwustu myśliwcach Banshee znajdujących się na jego pokładzie, skutecznie popsuła dobry nastrój Maxowi i reszcie zgromadzonych. Robichaud jeszcze bardziej przeszkadzało to, że był tu chyba najmłodszy stopniem. Zajmował dopiero trzeci szczebel drabiny hierarchii oficerskiej, jej szczyt był dla niego prawie niewidoczny. I nie otrzymałby również dzisiaj zaproszenia, gdyby nie fakt, że tymczasowo pełnił obowiązki dowódcy i Mekimoro. Gdyż skipper, zastępca dowódcy i trzej inni starsi od niego stopniem oficerowie zginęli. Niestety, okręt, którym dowodził, był okrętem jedynie z nazwy. Kadłubem bez napędów, czekającym w suchym doku na naprawę z listą niezbędnych do wymiany części dłuższą niż regulamin marynarki. Przez najbliższych kilka miesięcy nie miał najmniejszych szans, by udać się gdziekolwiek o własnych siłach. Obowiązki Maxa jako dowódcy były przez to zupełnie marginalne, więc został wyznaczony do pełnienia tymczasowych zadań, a w rozpoznaniu sygnałowym, Sigint i siedział przy konsoli komputerowej, usiłując zrozumieć przechwytywane rozmowy nieprzyjaciela. Wszyscy pozostali, zaproszeni na przyjęcie na pokładzie wypoczynkowym Halsey, Flagowej jednostki admirała Hornmayera byli co najmniej komandorami porucznikami, na większość pełnymi komandorami bądź kapitanami. Poczucie odosobnienia Maxa podkreślał fakt, że na prawie wszystkich mundurach mógł zobaczyć odznakę dowódcy kosmicznego, przedstawiającą stylizowany okręt otoczony rozchodzącymi się promieniście błyskawicami. ODK była największym marzeniem Maxa, Odkąd skończył 8 lat. Odznakę nosiło się na lewej piersi i oznaczała ona, że jej właściciel dowodził okrętem głównym, czyli jednostką o wystarczającej sile ognia, prędkości i zasięgu, by mogła zostać samodzielnie wysłana do prowadzenia działań bojowych. Bez wsparcia floty. Jako marny porucznik miał niewielkie szanse, by w najbliższym czasie zyskać prawo do ODK. A no może jednak nie było tak źle? Przy tak dużych stratach, może nie zostanie na zawsze przyklejony do elektroniki SIGINT. Dzięki odrobinie szczęścia, dobremu planowaniu i naturalnym zdolnościom, a może kombinacji wszystkich tych czynników, akta personalne Maxa były wyjątkowo bogate w akcje typowo bojowe. Uczestniczył w większej liczbie bitew niż inni oficerowie. I prawie zawsze pracował na stanowiskach bojowych, takich jak uzbrojenie, sekcja operacyjna, obrona przeciwlotnicza czy też inne posterunki, bezpośrednio związane z zajmowaniem okrętów, zabijaniem, nękaniem czy niszczeniem przeciwnika. Cholera był nawet ranny, dwukrotnie. Robisho palił się, żeby ponownie być w ogniu walki. I Miało na to ogromne szanse. Krążyły plotki, że kilka nowych okrętów opuściło właśnie ogromne stocznie w systemach centralnych Unii i były w drodze, by dołączyć do Task Force. Na każdym z nich istniało kilka wakatów, które miały zostać uzupełnione oficerami, znajdującymi się już na miejscu. Krzyż marynarki, który Max właśnie otrzymał za śmiałą akcję abordażową, mógł okazać się bardzo przydatny. A potem, być może, czekał już awans i szansa na objęcie dowództwa okrętu. Właśnie zaczynał się delikatnie uśmiechać do tej nadziei, gdy usta ściągnęła mu irytacja. Ktoś, widoczny dla niego tylko jako sylwetka, zasłaniał mu widok na majestatyczną planetę, którą obserwować można było przez ogromne okno. Panorama ta stanowiła jedyną atrakcję wizualną w pomieszczeniu. Max pospieszyłby w kulturalnych słowach, w jakich należy zwracać się do starszego stopniem, zapytać, czy nie zechciałby przesunąć się nieco w bok. Mężczyzna, wyczuwając zbliżanie się porucznika, odwrócił się, a planowana prośba Maxa nagle się ulotniła. Po pierwsze, nieznajomy był chyba jedynym oficerem niższym stopniem od Rubiszo młodszym porucznikiem. Tak więc nie było konieczności używania wyszukanych zwrotów grzecznościowych. Po drugie, na lewej piersi nosiło znakę srebrnej gwiazdy, wskazującą na to, że nie posiadał specjalności bojowej. Tuż obok gwiazdy znajdowała się laska, którą oplatał wąż. Laska esculapa odwieczny symbol lekarzy. Mężczyzna należał zatem do kasty, której członkowie warci byli tyle, ile ważyliby, gdyby ich ulepić z antymaterii. A to oznaczało, że sami dla siebie stanowili prawo. A w szczególności, że zgodnie ze starodawną etykietą i obyczajami człowiek ten mógł zasłaniać Maxowi widok tak długo, jak mu się podobało. Po trzecie zaś. I to chyba było najważniejsze. Oficer miał na twarzy wyraz tak nieprawdopodobnego smutku, że proszenie go o cokolwiek zakrawałoby na znęcanie się. Lekarz uniósł pytająco brwi, a Max zdecydował, że nie będzie nic mówił o widoku i wybrał pierwsze wytłumaczenie, jakie przyszło mu do głowy. Cześć, jestem Max Robishop, oficer uzbrojenia na Imekemoro. Muszę przyznać, że to ogromna ulga zobaczyć tu kogoś, kto nie jest dowódcą ogromnego okrętu albo jeszcze ważniejszą szychą. Wyciągając dłoń, przyjrzał się mężczyźnie uważnie. Fizycznie, był to najbardziej nierzucający się w oczy człowiek, jakiego można sobie wyobrazić. Średniego wzrostu, średniej budowy ciała, brązowo oki, ciemny szatyn, reprezentował mieszankę raz bardzo typową dla ludzi żyjących w XXIV wieku. W tym wypadku wśród jego przodków można było typować we większości Turków, kilku Europejczyków i Arabów. Ani specjalnie przystojny, ani szczególnie nieatrakcyjny. Mógł uchodzić za miejscowego praktycznie na każdym świecie zasiedlonym przez ludzi. Oficer uścisnął dłoń porucznika, lekko się kłaniając, co było zwyczajem na wielu światach i stawało się coraz popularniejsze. Ibrahim Sahin. Zastępca oficera medycznego stacji William B. Travis. Przez jego twarz przebiegł grymas emocji, a całe ciało wzdrygnęło się. Puścił dłoń Maxa. Przepraszam. Były. Były zastępca oficera medycznego. No właśnie. Cała ogromna stacja znajdująca się na teoretycznie bezpiecznych tyłach osiem dni temu została rozbita na atomy. Zginęło przy tym ponad pięćdziesiąt tysięcy osób, a tylko kilkanaście zdołało się uratować. Przestawało więc dziwić, czemu ten biedny drań wyglądał, jakby stracił najlepszego przyjaciela. Max przez chwilę zastanawiał się, co należy powiedzieć człowiekowi, oficerowi, który przeżył coś takiego. Postanowił zachować się zgodnie z tradycją marynarki, to znaczy jak najmniej emocji, jak najwięcej faktów. Bardzo przykro mi to usłyszeć, poruczniku. Jak się panu udało? Lekarz delikatnie potrząsnął głową, tak jakby sam nie do końca wierzył w swoją opowieść. Zajmowałem się pacjentem z chorobą dekompresyjną w komorze hiperbarycznej. Gdy zniszczone zostało skrzydło szpitalne, komora została wystrzelona w przestrzeń. Zamknąłem wszystkie zawory i razem z pacjentem przez 29 godzin. Aż do momentu, w którym nas uratowano, oddychaliśmy tlenem z butli. Światła awaryjne starczyły nam na pierwsze trzy godziny. A potem. było ciemno. Bardzo, bardzo ciemno, zawiesił głos. Po chwili wziął się w garść i kontynuował. No, cóż, tak czy inaczej pacjent przeżył i został ewakuowany do szpitala na Epsilon Indii 3. To miało sens. Komora hiperbaryczna zbudowana była jak dzwon nurkowy i wytrzymywała ogromne ciśnienia. Mogła więc pozostać nienaruszona, nawet gdy wybuchła ta część szpitala, w której się znajdowała. Była także całkowicie hermetyczna. Dobry refleks i cholernie dużo szczęścia, zauważył Max. Może pan tak na to patrzeć. Ja zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby, gdybym znajdował się na korytarzu czy w laboratorium w momencie, gdy szpital wyleciał w powietrze. Max nie po raz pierwszy spotkał się z takim myśleniem. Na pokładzie pierwszego okrętu znalazł się w wieku ośmiu lat, a Unia prowadziła wojnę na długo przedtem. Obecnie w wieku lat dwudziestu ośmiu Max miał ogromne doświadczenie w obchodzeniu się z ludźmi cierpiącymi na poczucie winy uratowanego musiało zostać zduszone w zarodku, bo inaczej wkrótce przeczytałby w Nawal Gazet, że admiralicja z ogromnym żalem zawiadamia o śmierci doktora Sahina, który zginął w nieszczęśliwym wypadku. Objął porucznika ramieniem i łagodnie odciągnął od okna. Proszę się ze mną przejść, doktorze. Weźmy sobie kolejnego drinka. Podeszli do baru i znaleźli się obok niskiego komodora którego wygląd świadczył, że lepiej by było, gdyby napił się mocnej kawy zamiast szkockiej, właśnie nalewanej mu przez barmana. Max dostał kolejnego burbona na lodzie, zaś doktor Sahin, fortiańskiego grubasa Ciemny, piwo, podobny napój bezalkoholowy. Od dawna jesteś w marynarce? Było to równie dobre rozpoczęcie rozmowy, jak każde inne zaledwie od czterech lat. Kiedy zakończyłem staż na ziemi i przyszedł w czas powrotu do domu, okazało się, że nie ma już domu, do którego można wracać. Wstąpiłem więc do marynarki, spędziłem dwa lata w medycznym studium oficerskim połączonych sił zbrojnych debaki i po promocji zostałem przydzielony na Travis. Siedziałem tam cały czas. Powiedziałeś, że nie było domu, do którego można wrócić? Tak, odpowiedział Sahin, pochodzę z Tubek. Na temat czubek Max wiedział tylko dwie rzeczy. Wpadło w ręce krag jakieś sześć lat temu, i jak zawsze w takich wypadkach nikt nie wiedział, co stało się z ludźmi, którzy tam mieszkali. Wywiad marynarki twierdził, że albo zostali zabici, albo stali się niewolnikami. A może jednych spotkała śmierć, drugich zaś niewola. Doktor Sahin zatem stracił nie tylko wszystkich przyjaciół z pracy, ale sześć lat wcześniej całą rodzinę i wszystkich, z którymi dorastał. W marynarce nie było wielu psychologów, ale ten facet był doskonałym kandydatem do tego, aby stać się pacjentem któregoś na bardzo długi czas. Boże. Jak sobie z tym radziłeś? Jakoś musiałem. Na stacji byłem bardzo zajęty. Teraz na Halsej, przy tej ogromnej ilości rannych, Także nie mam zbyt wiele czasu. Praca to dobra terapia. Moi pacjenci mnie potrzebują, a ja mam satysfakcję pomagając im, mimo że są później ewakuowani do systemów centralnych lub wracają na swoje okręty i nigdy więcej ich nie widzę. Praca utrzymuje mnie za dnia. Noce. Noce są nieco większym problemem. Wiem, o czym mówisz. A co tak w ogóle robisz? Jestem jednym z piętnastu chirurgów pola walki na pokładzie Halsey. Wykonujemy wszelkiego rodzaju operacje dla personelu tego okrętu i bierzemy trudniejsze przypadki z całego Task Force. Pracujemy 24 godziny na dobę. Ale straszą mnie, że zostanę przeniesiony na fregatę lub niszczyciel. Nikt bez ważnego powodu nie pozbywał się chirurga, ani nawet o tym nie wspominał. A to dlaczego? No, wydaje mi się, że jestem niewystarczająco dyplomatyczny w układach ze starszymi stopniem. Mój szef, kapitan Choi, wyznaje inną filozofię dotyczącą chirurgii rekonstrukcyjnej i rehabilitacyjnej. Tego, co może zostać zoperowane tutaj, a co powinno poczekać do momentu, gdy pacjent znajdzie się w systemach centralnych. Ja wychodzę z założenia, że dopóki środki medyczne są dostępne, powinniśmy zapewnić pacjentowi maksymalną opiekę, dostępną na danym poziomie. Jednakże, doktor Choi uważa, że leki i inne środki używane w takich wypadkach powinny być oszczędzone, gdyby doszło do kłopotów z zaopatrzeniem, a nam byłyby potrzebne podczas bitwy. Max rozumiał obie strony. I zdawał sobie sprawę z tego, że doktor Choi ma dużo racji. Zastanawiał się też jednak, czy gdyby był pacjentem, chciałby być leczony przez lekarza, który nie robi wszystkiego, co w jego mocy, dla dobra chorego. W żadnym wypadku. Poza tym, z całą pewnością nie chciał wdawać się w spory z tym ciężko doświadczonym przez życie facetem, który stał obok. Podczas tej rozmowy Max zauważył kilka szczegółów, które wcześniej umknęły jego uwadze. Mundur doktora Sahina nie był perfekcyjny. Buty nieco przybrudzone. Kanty spodni nie tak ostre, jak mogłyby być. Na marynarce znajdowało się kilka plamek, a insygnia stopnia i pozostałe oznaki nie zostały przymocowane dokładnie w miejscach wyznaczonych regulaminem. Ten mundur nie przeszedłby inspekcji wymagającego dowódcy. Mundur Maxa z kolei był perfekcyjny. No, cóż, doktorze, powiedział. Mam własne doświadczenia z, jak pan to ujął, dyplomacją w układach z przełożonymi. Doktor uniósł brew, zapraszając go do kontynuowania. Pewnego razu dowodziłem małą PC-4 i komodor Barber, zanim jeszcze został słynnym admirałem floty Barberem, osobiście nakazał mi przerwać wykonywanie zadania i wycofać się, gdy dźwięk perkomu doktora przerwał Maxowi. Lekarz uniósł palec wskazujący, spoglądając na wyświetlacz. Z miejsca, w którym stał, Max mógł widzieć tekst, ale nie rozumiał użytych terminów medycznych z wyjątkiem prefiksu PI, oznaczającego, że cokolwiek to było, miało zostać wykonane bezzwłocznie. Przepraszam, poruczniku, potrzebują mnie w szpitalu. Miło było pana poznać. Czy miałby pan coś przeciw temu, gdybyśmy kiedyś dokończyli tę rozmowę? Oczywiście, z przyjemnością odparł Max. Nie potrzebuje pan mojego kodu. Jestem jedynym porucznikiem Robisho w całym Task Force. Niewiele osób wie, jak to zapisać. Ja wiem, poruczniku. Słyszałem, jak pan wymawia, powiedział Sahin. Do zobaczenia zatem. Odwrócił się i szybkim krokiem wyszedł z sali w sposób, który był jednocześnie zaskakująco dyskretny, jak i nazwyczaj szybki. Max zastanawiał się, jak on to zrobił. Zdawał sobie sprawę, że sam nigdy nie był jednocześnie przytomny i niezauważalny przez dłużej niż trzy sekundy. Skończył swojego Bourbona, oddał honory admirałowi i udał się wolno do maleńkiej kabiny w gościnnej części kwater oficerskich, nadkładając przy tym sporo drogi. Spędzając sporo czasu na pokładzie hangarowym, przyglądając się obsłudze myśliwców Banshee i zaglądając do sklepiku, by nabyć zapasowe baterie do perkomu. Gdy wrócił do siebie, zmarnowawszy uprzednio kilka godzin, okazało się, że ledwie może się pomieścić w ciasnej przestrzeni kajuty. Poruszając się niezwykle ostrożnie, zdjął lodowy mundur, nazywany dawniej białym mundurem marynarskim, nie uszkadzając sobie przy tym łokci o ścianę, powiesił go ostrożnie w mikroskopijnej szafie i wskoczył w błękitny kombinezon i buty do kostek, znane jako mundur ćwiczebny. Ten sort został uznany za przepisowy ubiór na Halsey. Za dwie godziny obejmował służbę w Sigint, a więc miał czas zajrzeć do mesy numer pięć, wypić kawę i pogadać chwilę z innymi oficerami, którzy właśnie byli poza służbą. Może któryś z nich opowie jakąś w miarę świeżą, nieosłuchaną setki razy ciekawą historyjkę, w której fantazja nie będzie rzucała się zbytnio w oczy. A może nie. Tak czy inaczej, było to lepsze od siedzenia w tej puszce po sardynkach, obijania się o ściany i przeglądania wiadomości. Zgodnie z przyzwyczajeniem każdego mundurowego, który nie chce mieć kłopotów, przed wyjściem z kajuty, Max sprawdził swój wygląd. Nie uważał się za przystojnego. Pochodząc z nouvelle Acadania, był potomkiem kachunów z Luizjany, miał więc Oliwkową cerę, wydatny nos, ciemne włosy i oczy charakterystyczne dla tej społeczności. Jednak o ile kahunowie czystej krwi byli raczej niscy i drobni, o tyle Max miał prawie dwa metry wzrostu i wysmukłe, muskularne ciało. Jak wielu ludzi, będących nominalnie kahunami, miał w gałęziach drzewa genealogicznego ukrywanych przodków pochodzących z Niemiec, Szkocji czy Irlandii którym zawdzięczał swój zdecydowanie nietypowy wzrost i kwadratową szczękę oraz czoło wyglądające bardziej celtycko niż galicko. Jak zwykle. Niezadowolony ze swojego wyglądu, upewnił się, że mundur nie jest pognieciony i wszystkie insygnia, oznaki, a szczególnie świeżo nadany krzyż marynarki, są na właściwych miejscach. Klamra pasa została wypolerowana, a buty mają idealny połysk. Gdy przekroczył próg, i zrobił trzy kroki, zabrzęczał jego perkom. Spojrzał na wyświetlacz. PIWIROP G894 Choć Perkom miał możliwość porozumiewania się głosem, większość wiadomości służbowych przesyłano w formie mocno skróconej wiadomości tekstowej. Możliwej do odczytania na dwudziestoznakowym zewnętrznym wyświetlaczu alfanumerycznym, bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia i spoglądania na wewnętrzny kolorowy ekran. Symbole wiadomości znaczyły priorytetowa implementacja, wiadomość, rozkazy pisemne, pomieszczenie G894, a w mowie zbliżonej do normalnej. Do natychmiastowego wykonania. Masz wiadomość zawierającą rozkazy w formie pisemnej, które możesz odebrać w pomieszczeniu numer 894 na pokładzie G. Max potrząsnął głową. Istniało piętnaście strategicznie rozmieszczonych na całym lotniskowcu kancelarii tajnych. Ale marynarka musiała oczywiście wpaść na to, aby wiadomość przekazana została tej, która znajdowała się na drugim końcu okrętu. Lotniskowiec miał 2845 metrów długości. Po chwili namysłu porucznik przyznał jednak, że mogło być jeszcze gorzej. Jego kajuta mieściła się mniej więcej w połowie okrętu, a G894 powinno znajdować się w odległości około Półtora kilometra plus pięć pięter. Na szczęście Max miał doskonałą orientację przestrzenną i był w stanie wyobrazić sobie rozkład pomieszczeń okrętu. Mógł więc obrać najkrótszą drogę, złapać tramwaj jeżdżący wzdłuż centralnego korytarza i zlokalizować miejsce, w którym należało z niego wysiąść. Dotarł do pomieszczenia G894. Dwanaście minut po otrzymaniu wiadomości i wszedł do środka. Zobaczył, zajmujące całą szerokość trzymetrowego pomieszczenia, biurko, za którym siedział Matt. Stojąca na blacie tabliczka oznajmiała, że nazywał się Macz. Gdy Max wszedł do pomieszczenia, podoficer nawet nie uniósł głowy z nad klawiatury, na której coś mozolnie wklepywał. Ekran komputera został tak umieszczony, że siedzący przed nim człowiek odwrócony był tyłem do drzwi. Max poczekał pięć sekund, spodziewając się, że jego obecność zostanie zauważona. Lecz najwyraźniej nikt ważny nie odbierał nigdy wiadomości w tym pomieszczeniu. Hm, chrząknął Max. Macz nawet nie zareagował. Przepraszam powiedział porucznik nieco głośniej bez rezultatu. Macie, Macz? Max powiedział to już całkiem głośno, wymawiając nazwisko w amerykański sposób. Nazywam się Much, poprawił mężczyzna, wymawiając tym razem słowo na sposób niemiecki. Tego było już za wiele dla Maxa. Mat, Much! Warknął najbardziej służbowym tonem, na jaki było go stać, celowo przekręcając wymowę nazwiska. Mając niemieckich przodków i pewne pojęcie o tym języku, był w stanie wypowiedzieć to perfekcyjnie. W tym momencie jednak stracił na to całkowicie ochotę. Much odwrócił się wolno i spojrzał na oficera. Powoli zaczął przyjmować postawę zasadniczą siedząc: kolana i stopy razem, dłonie na kolanach, plecy proste, głowa uniesiona. Taką postawę powinien przyjmować podoficer, gdy zwracał się do niego oficer a on sam wykonywał obowiązki wymagające od niego siedzenia. Max ściszył głos, ale nadal pozostawał ostry jak brzytwa. Macie MUK. Otrzymałem wiadomość z kodem PI, wskazującą, że w tym miejscu odebrać mam rozkazy w formie pisemnej. Ma pan zamiar dostarczyć mi je natychmiast? Czy też w przypadku niewykonania ich z należytą starannością jako przyczynę powinienem podać pańskie dane i zameldować o opóźnieniu w ich dostarczeniu? Oczy mucha rozszerzyły się lekko. Wszyscy w Task Force czytali pierwszy rozkaz admirała Hornmajera, wydany gdy tylko objął dowodzenie. Zamiast zwykłej, w takim wypadku paplaniny, dokument zawierał kilka stron jasnych, zwięzłych instrukcji. Jedna z nich mówiła: Wszystkie procedury mają być wykonywane z należytą starannością. W innej, admirał twierdził, że nie będzie tolerował, lecz ostro karał jakiekolwiek opóźnienia w przepływie wydawanych przez niego poleceń. Pomijając fakt, że nikt w całym Task Force nie miał pojęcia, jaka staranność była w oczach admirała należyta, wszyscy zrozumieli dostatecznie jasno, co dowódca miał na myśli. Much szybko wstał z za biurka i dotknął obszaru oznaczonego kilkumilimetrowym kółkiem na powierzchni mebla. Bezszelestnie pojawił się panel, na którym znajdował się mały skaner i klawiatura numeryczna. Max położył na skanerze lewą dłoń, a prawą wpisał dwunastocyfrowy kod identyfikacyjny. Much podszedł do drukarki, która dwie sekundy po wprowadzeniu przez porucznika ostatniej cyfry wyrzuciła z siebie pojedynczą kartkę. Podoficer, nie spoglądając na treść wiadomości, złożył ją w pół, włożył do koperty. Zapieczętował i podał Maxowi wraz z elektronicznym rysikiem. Porucznik złożył podpis na tym samym skanerze, który sprawdzał jego linie papilarne, potwierdzając w ten sposób otrzymanie przesyłki o określonym czasie. Gdy skończył, panel zgasł i wsunął się na swoje miejsce. Max oddał rysik Muchowi, schował kopertę do kieszeni i opuścił pomieszczenie numer G894 przechodząc do pokoju znajdującego się naprzeciw, oznaczonego jako G895PKJC-TRO. Pklicztro? Ciekaw jestem, kto to wymówi, pomyślał Max. Pokój czytania rozkazów był spartańsko urządzoną klitką o powierzchni około dwóch metrów kwadratowych, wyposażoną w standardowy stolik i krzesełko. Porucznik usiadł, rozerwał kopertę, rozłożył kartkę i zaczął czytać. Godzina 23:14 Z 20 stycznia 2315. Ściśle tajne. Pilne. Do natychmiastowej realizacji. Od Hornmeier LG Vadim MWU do TFTD. Do Robishow Maxim T. Por MWU. Wchodzi w życie natychmiast. Porucznik Robiszo zwolniony zostaje z pełnienia obowiązków tymczasowego dowódcy i oficera uzbrojenia USS Imeka Moro. FLE 2379. Zabrania się podejmowania jakiegokolwiek dalszego działania na pokładzie Imeki Moro. Nowy, tymczasowy dowódca został już wyznaczony. Wchodzi w życie natychmiast. Porucznik Robishop zwolniony zostaje ze wszystkich powierzonych mu tymczasowych obowiązków. Wchodzi w życie. 0001z 21 stycznia 2315. Porucznik Robishop. Awansowany zostaje do stopnia komandora porucznika ze wszystkimi prawami i przywilejami. Zawiadamiam, że około 07:30Z 21 stycznia 2315 spodziewane jest przybycie do Task Force USS Cumberland, DPA 0004 pod tymczasowym dowództwem pierwszego oficera porucznik RT Garcia. Okręt jest w pełni zaopatrzony i uzbrojony. Część personelu wejdzie na pokład po przybyciu do TF. NPN 0900Z 21 stycznia 2315 Komandor Porucznik Robiszo zgłosi się na pokład wymienionej jednostki i przejmie nad nią pełne dowodzenie. Tak szybko jak to możliwe, NPN 0915Z styczeń 2315 USS Cumberland opuści Task Force i uda się do boi nawigacyjnej JAH. 1939. Po osiągnięciu tego punktu, dowódca okrętu wprowadzi całkowity M-kon i wykona rozkazy, znajdujące się w zalakowanej kopercie, w sejfie kapitańskim. Powodzenia i skop im tyłki. Max ponownie przeczytał rozkaz. Tym razem nieco wolniej. Gdy skończył, nabrał powietrza i wolno je wypuścił. Nabrał i wypuścił. Walczył z rozbieganymi myślami, próbując je uspokoić, pamiętał jakiego mentor komodor middleton powiedział mu kiedyś wszystkie rozkazy operacyjne zawierają dobre i złe wiadomości zatem najpierw te dobre numer jeden awans na komandora porucznika kolejny szczebel w górę numer dwa pierwsze samodzielne stanowisko dowódcze i ogromny numer trzy. Otrzymał we władanie potężny niszczyciel klasy Kajber. Klasa choć nowa zdążyła już zyskać opinię bardzo udanej. Złe wiadomości. Po pierwsze, Cumberland znany był jako problem, który kilka razy bardzo rozczarował podczas bitew. Parafrazując słowa Cezara, przybył, zobaczył i uciekł ile sił w maszynach. Nazywano go nawet przełęczą Cumberland. Po drugie, jego dowódca i zastępca zostali ostatnio zwolnieni, a plotki głosiły, że duża część starszych podoficerów została przydzielona do wykonywania pracy administracyjnej w systemach centralnych. Po trzecie, jakiekolwiek problemy tego okrętu rozwiązano by przed zmianą dowódcy, wiele z nich na pewno pozostało aktualnych. I Max będzie musiał sobie z nimi radzić. Co jeszcze? Zupełna tajemnica, obowiązująca aż do czasu odczytania wiadomości. Jednak były oznaki dające nieco nadziei. Rozkaz nakazywał opuszczenie grupy zaledwie piętnaście minut po przejęciu dowodzenia, co znaczyło, że admirałowi bardzo się do czegoś spieszyło. Skoptyłki pachniało rozkazem bojowym. Stary na pewno nie użyłby tego określenia, gdyby Cumberland miał udać się w rejon patrolowania lub eskortować okręt szpitalny. Max miał wiele do zrobienia i niezbyt dużo czasu. Kilka następnych godzin zapowiadało się cholernie pracowicie. Jednak pierwsze zadanie brzmiało całkiem przyjemnie. Musiał udać się do mundurówki i pobrać nowe sorty, naszywki, wymarzone odznaki dowódcy kosmicznego i pagony komandora porucznika na każdy nowy mundur. A potem musiał przypiąć się do stacji roboczej i wyciągnąć wszelkie możliwe do zdobycia informacje o Cumberland i jego załodze. Rozdział 2 Godzina 8:53 Z, 21 stycznia 2315 Max zasiadł w fotelu drugiego pilota transfer poda, pokonującego przestrzeń pomiędzy Halsey i Cumberlandem. Nie odczuwało się ruchu, z wyjątkiem delikatnych odepchnięć powodowanych przez chwilowe działanie silników manewrowych. Chętnie sam pilotowałby maszynę, jednak są rzeczy, których dowódcy nigdy nie robią. Nie noszą swojego bagażu. Rzeczy Maxa poleciały innym podem i prawdopodobnie zostały już umieszczone w jego kwaterze, nie nalewają sobie kawy, chyba że są sami w pomieszczeniu, nie czyszczą sobie butów, a przede wszystkim pod żadnym pozorem nie pilotują transfer podów. Z tej odległości, z flotą poruszającą się wolno w cieniu czwartej planety tego układu gwiezdnego, gazowego giganta, posiadającego system spektakularnych pierścieni, nie było widać nawet zarysów sylwetki Cumberlanda. Jedynie migające czerwone, zielone, niebieskie i białe światła obrysowe. Max wyglądał niecierpliwie swojego nowego okrętu. Mimo że okręty Unii wcale nie prezentowały się szczególnie atrakcyjnie. Były po prostu długimi cylindrami, z zaokrągloną częścią, mieszczącą czujniki na jednym końcu i napędem podświetlnym na drugim. Pomiędzy nimi znajdował się las wieżyczek obrony przeciwlotniczej, anten, stanowisk uzbrojenia, mniejszych cylindrów, wyrzutni rakietowych, emiterów pola i innych mechanizmów pomagających znaleźć, namierzyć, wprowadzić w błąd oraz, co Max lubił najbardziej, wysłać nieprzyjaciela do piekła. Nawet gdy znaleźli się bliżej, kontury jednostki nadal nie chciały się ujawnić. Okręty wojenne Unii były matowo-czarne, a ich kadłuby pokryte polimerem absorbującym światło i większość innych form promieniowania elektromagnetycznego. Przy zgaszonych światłach pozycyjnych i pozasłanianych wszystkich bulajach, okręt był praktycznie niewidoczny gołym okiem i bardzo trudny do wykrycia, nawet czułymi przyrządami. Nawet w chwili obecnej, choć nie obowiązywało zaciemnienie, jego kształt niemal zlewał się z tłem, składającym się z kropek gwiazd, punktów świetlnych, które wydawały się pływać w ciemnościach niezależnie od siebie. Pod kierował się ku zielonemu, błyskającemu okręgowi, wyznaczającemu główny port dokujący, przez który Max miał dostać się na pokład. Młody marynarz, pilotujący małą jednostkę pewną ręką, prowadził ją do celu. Gdy maszyna znajdowała się 10 metrów od portu, pilot przeszedł do zawisu i wprowadził polecenie autodokowania. Całe sterowanie odbywało się teraz z Cumberlanda. Pod został obrócony o 180 stopni, tak aby właz małej jednostki znalazł się dokładnie naprzeciw śluzy. Lekki syk i dwa stuknięcia zasygnalizowały Maxowi, że ciśnienie między jednostkami zostało wyrównane. I obie pary włazów, zarówno od strony poda, jak i niszczyciela, odblokowano i otwarto. Komputerowy głos oznajmił: Uruchamiam sztuczną grawitację. Ponownie, czując swoją wagę, Max wstał, przeszedł przez śluzę i wziął głęboki oddech. No to zaczynamy, powiedział do siebie, gdy przykładał dłoń do czytnika przy drzwiach. Oba zestawy drzwi wewnętrznych przesunęły się, ukazując pokład paradny Camberlanda. Małe, kwadratowe pomieszczenie, w którym znajdowało się sześciu oficerów marynarki w białych mundurach galowych, asysta honorowa sześciu maryn z Unii w ich zielonych mundurach, bosman w szkarłatnym mundurze najstarszego podoficera oraz mężczyzna w czarnej tunice i spodniach. Niewątpliwie będący funkcjonariuszem Departamentu Wywiadu Marynarki Unii. Max Przyjął to bez drgnienia powieki i demonstrowania jakichkolwiek emocji. To, że ich nie okazywał, wcale nie znaczyło, że w środku prawie nie gotował się z nerwów. Zrobił pierwszy krok z poda na pokład, pierwszy krok ku nowemu stanowisku i zatrzymał się. Trzymając stopy idealnie złączone, policzył w myślach do pięciu, czekając, aż zamkną się obie pary drzwi. Następnie wykonał w lewo zwrot w kierunku rufy, ale przede wszystkim flagi narodowej i bandery marynarki, umieszczonych obok siebie na niewielkich, przenośnych masztach ustawionych pod ścianą. Oddał im honory i ponownie odwrócił się, by stanąć twarzą w twarz z wyprężonym oficerem, zapewne ZDO, stojącym w odległości półtora metra od niego. Max powtórnie zasalutował. — Proszę o pozwolenie wejścia na pokład. Porucznik odpowiedział salutem i odparł: Udzielam pozwolenia. Witamy na pokładzie, ser. Obaj oficerowie energicznymi ruchami zakończyli oddawanie honorów. Baczność, powiedział porucznik i wcisnął przycisk swojego perkomu. Na pokładzie rozległ się brzęczyk oznajmiający, że każde słowo wypowiedziane tutaj będzie słyszane na całym okręcie. Max sięgnął do wewnętrznej kieszeni. Stworzonej tylko i wyłącznie w tym celu, i wyciągnął oficjalną nominację na stanowisko dowódcze. Rozwinął dokument i zaczął czytać, tonem na tyle formalnym, na ile było go stać. Na mocy uprawnień nadanych mi przez prezydenta, Zgromadzenie, Senat Unii Terrańskiej i Zjednoczonych Światów Terrańskich oraz dyrektywy admiralicji. Niniejszym wyznaczam Komandora Porucznika Maksima Tindala Robisho na stanowisko dowódcy okrętu kosmicznego Unii Cumberland. Numer rejestracyjny DPA 0004. Będącego w służbie bojowej marynarki wojennej Unii. Wymienionemu Maximowi Tindalowi Robisho nakazuję objęcie dowodzenia i odpowiedzialności za okręt, przestrzeganie obowiązujących praw, regulacji i rozkazów. Otrzymywanych od przełożonych oraz zapewnienie, by to samo dotyczyło tych, nad którymi dowództwo zostało mu powierzone. Niech ten dokument będzie zabezpieczeniem jego przysięgi. Podpisano i opieczętowano 21 dnia stycznia roku 2315. Louis G. Hornmeier, admirał, dowódca Task Force Tango Delta. Gdy tylko przebrzmiało słowo delta, Bosman odgwizdał sygnał i oznajmił Cumberland przebywa. Zwalniam pana. powiedział Max do porucznika stojącego naprzeciw niego. Przyjmuję zwolnienie z obowiązków. Odparł tamten. Z przyjemnością i dumą obejmuję przywileje i obowiązki wynikające z dowodzenia tym wspaniałym okrętem. Powiedział Max głosem, w którym brzmiało wszystko prócz przyjemności. Czekam na możliwość poznania was wszystkich, ale jeszcze bardziej na możliwość zmierzenia się wspólnie z wami z nieprzyjacielem. Proszę odnotować w dzienniku pokładowym zmianę dowodzenia. Wszystkie stałe procedury pozostają bez zmian, aż do odwołania. Max mocno uścisnął dłoń porucznika, w odpowiedzi otrzymał równie silny i wydawało się szczery uścisk. Max robi o? Pan musi się nazywać Garcia. Tak jest, Roger Garcia. Witamy na pokładzie, sir. Czy mam przedstawić pozostałych oficerów? Obawiam się, że musimy zrobić to później. Skop im tyłek chce, abyśmy z należytą starannością wyruszyli w ciągu kwadransa. Wszyscy w Task Force naśmiewali się po cichu z tego wyrażenia, nieużywanego przez nikogo innego niż admirał. Jaki mamy status? ser? okręt we wszelkich aspektach gotowy jest do podróży. Mamy nowego szefa służby technicznej, który o wszystko zadbał. Napędy podświetlne w gotowości. Czujniki nawigacyjne i deflektory pobierają energię. Maszynownia czeka na dzwonek. Potrzebujemy jedynie kursu i prędkości. Wspaniale. Max już zaczynał lubić swojego zastępcę. Kurs 1.1.5, przerwa 2.6.2, prędkość 0,01c. Punkt przeznaczenia, boja nawigacyjna, Juliet Alpha Hotel 1.9.3.9. Garcia odezwał się do swojego perkomu. ZDO do steru, słyszeliście? Z urządzenia rozległ się głos. Ster do ZDO. Ajaj! Kurs 115, przerwa 262, prędkość 0,01c. Punkt przeznaczenia: Boja nawigacyjna Juliet Alpha Hotel 1939. Ser, czy zatrzymujemy się przy boi? Sternik chciał wiedzieć, czy będzie musiał zwalniać, by móc się zatrzymać. Garcia pytająco spojrzał na Maxa. Nie. Nie, powtórzył ZDO. Masz wolną drogę manewrowania. Rozumiem, bez zwalniania końcowego. Swobodne manewrowanie. Aj, maszynownia melduje gotowość głównych silników podświetlnych. Krótka przerwa. Działają. Kolejna przerwa. Okręt wchodzi na nowy kurs. Przy ustawieniu kompensatorów wewnętrznych na wartość mniejszą niż maksymalna, Max mógł odczuwać ruch okrętu do przodu i drgania pokładu. Na kursie 115 przerwa 262. Przyspieszenie standardowe. Z tego, co usłyszał, Max. Jakiekolwiek problemy miał ten okręt, nie dotyczyły one pewnie brzmiącego faceta, który odpowiedzialny był za manewrowanie. Dziękuję, powiedział Garcia. A potem zwrócił się do Maxa: Jesteśmy w drodze, skipper. Dobra robota, ZDO. Jak długo miał pan ten okręt? Tylko około 18 godzin, sir. Wstąpiłem na pokład na stacji Jellicoe i przeprowadziłem jednostkę tutaj. Rozumiem. Facet nie był na pokładzie wystarczająco długo, by się całkowicie rozpakować, a tym bardziej poznać załogę. A w jakimkolwiek stanie znajdował się okręt, nie można było za to winić zastępcy. A odpowiedź Maxa, a właśnie to komunikowała. Za chwilę będę w BCI. Tak jest, ser. Do zobaczenia na miejscu. Obaj mężczyźni ponownie uścisnęli sobie dłonie. Max lekko skłonił się pozostałym oficerom i idąc po dokładnie zapamiętanej trasie Nie ma nic śmieszniejszego, od dowódcy, błądzącego po własnym okręcie, nieważne jak długo na nim przebywa, udał się do swojej kajuty. Nawet na okręcie tak niewielkim jak Cumberland, dowódca miał względnie dużo przestrzeni, na którą składało się pomieszczenie będące kombinacją biura, mesy i jadalni. Nazywane kabiną dzienną z przylegającą małą toaletą, oraz kabina nocna, zawierająca łóżko, szafy różnej wielkości, kącik odpoczynku i dużą łazienkę z prysznicem. W kabinie dziennej Max ostrożnie zdjął mundur i powiesił go w szafie, wybierając jednocześnie inny, w którym miał zamiar udać się do BCI i przekazać załodze pierwszą wiadomość. Następnie dostał się do chronionej hasłem części szaf kabiny dziennej, by wydobyć jeszcze jeden przedmiot. Centrum sterowania okrętem nigdy nie jest umieszczone w łatwo dostępnym i narażonym na uszkodzenia miejscu, takim jak dziób czy rufa. Znajduje się w centrum okrętu i jest strzeżone jak korona paranoicznego króla, zapchany sprzętem komputerowym i łączności, otoczone pancernymi osłonami. Dysponuje własnymi systemami podtrzymania życia i jest dostępne jedynie przez jeden ciąg przejść i śluz, chronionych zarówno elektronicznie, jak i przez ciężko uzbrojonych marines. Maxa nie dziwiło więc, że procesowi skanowania jego dłoni przyglądało się uważnie dwóch potężnych marines i jeden szczupły sierżant, wszyscy uzbrojeni w karabinki impulsowe M88, trzymane w gotowości broń boczną i szable abordażowe. Dopiero gdy światło skanera zmieniło kolor na zielony, a włazy otworzyły się, cała trójka zarzuciła broń na ramię, skłoniła z szacunkiem głowy i ustąpiła z drogi do Sanctum Sanctorum. Komandor wziął głęboki oddech i wszedł do BCI. Młody asystent nawigacyjny znajdujący się przy włazie, mający nie więcej niż trzynaście lat, Natychmiast go zauważył i co sił w płucach krzyknął. Kapitan na pokładzie. Tu wyjaśnienie od tłumacza. Określenie kapitan ma podwójne znaczenie. Jest to albo stopień wojskowy marynarki wojennej, odpowiadający pułkownikowi wojsk lądowych, albo oznacza dowódcę okrętu, niezależnie od posiadanego stopnia. W tym wypadku chodzi o drugie znaczenie. Wszyscy znajdujący się w centrum, z wyjątkiem obsługujących najważniejsze stacje, stanęli w postawie zasadniczej. Spocznij. Max już w tym momencie wiedział, że z tym okrętem jest coś bardzo nie w porządku. Głos asystenta, przechodzący właśnie mutację i zmieniający brzmienie spiskliwego sopranu w baryton, a może nawet bas, załamał się komicznie przy słowie pokład. Mimo, że chłopak poczerwieniał natychmiast, nikt się nie zaśmiał. Ani uśmieszku ze strony drugiego z Jeśli nawet młodzi, niesforni chłopcy, którzy dopiero zaczynali swoją drogę, odbywając na tym okręcie praktykę, bali się zaśmiać, to coś tu było nie tak. Bardzo nie tak. Max wiedział, że musi zacząć coś zmieniać. A zacząć można było w każdym momencie. Uśmiechnął się ciepło do chłopaka. Wyluzuj trochę, synu. Jeszcze trochę i coś ci pęknie. Głośno zaś dodał Bardzo dobrze panie kurs, tylko tak dalej. Max ruszył w kierunku wysepki dowódczej, na której mieściły się stacje robocze dowódcy i zastępcy. Przesunął monitory kontroli uszkodzeń, które prawie całkowicie odgradzały go od reszty BCI, tak, że pozostali mogli widzieć jedynie czubek jego głowy. Dało się słyszeć szepty i wciąganie powietrza. A to znaczyło, że ludzie są poruszeni tym, co zobaczyli? W porządku, zauważyli. Dobrze. Wszyscy w BCI byli w błękitnych mundurach wyjściowych. To znaczy wszyscy z wyjątkiem kapitana. Max nosił KMB kosmiczny mundur bojowy. W hierarchii ważności błękitna wyjściówka stała tuż za białą galówką i uważana była za najlepiej wyglądający mundur w całym znanym wszechświecie. Natomiast KMB wcale nie był atrakcyjny. Wyglądał jak skrzyżowanie drelichu roboczego ze skafandrem ciśnieniowym z dodatkiem dziecięcej piżamy. Składał się z niebieskiego kombinezonu z dziwnie wyglądającymi wypukłościami i mnóstwem kieszeni oraz sięgających do kostki zintegrowanych butów taktycznych. Wypukłości mieściły przenośne generatory tlenu. A w kieszeniach znajdowały się rękawiczki i składany hełm. Cały połączony zestaw mógł po 30-sekundowym przygotowaniu spełniać rolę awaryjnego skafandra próżniowego, który w przypadku uszkodzenia powłoki okrętu przez dwie godziny utrzymywał właściciela przeżyciu. Max miał także uprząż bojową, która w razie awarii sztucznej grawitacji łączyła go z fotelem i utrzymywała na miejscu. Jak również... Dziesięciomilimetrową Berettę Browning M62 z dwoma zapasowymi magazynkami mieszczącymi osiemnaście naboi oraz ostrą jak brzytwa szablę abordażową o długości sześciuset mm. pięciu milimetrów. Innymi słowy, o ile całość BCI wyglądała tak, jakby chciała zrobić dobre wrażenie, o tyle Max ubrany był, jakby za chwilę miał zabijać. ZDO status zwrócił się do Garcia. Na kursie 115 przerwa 262. Przyspieszenie standardowe. Żadnego ruchu na naszej trajektorii. ETA do boi nawigacyjnej JAH1939 Siedem minut. Wszystkie systemy w normie, z wyjątkiem układu chłodzenia działa impulsowego numer 2. Test uzbrojenia przeprowadzony przed wylotem wykazał niewielkie odstępstwa od normy. Mechanicy już nad tym pracują. Dziękuję panie Garcia, proszę informować mnie na bieżąco. Aye sir. Max stanął przy swojej stacji roboczej i powoli rozejrzał się dookoła. Wyglądało na to, że wszyscy robili, co do nich należało. Ploterzy ręcznie nanosili pozycję okrętu na trójwymiarowym wyświetlaczu. Trzej podoficerowie przy stacji manewrowej cały czas robili drobne korekty kursu i prędkości, delikatnie operując przełącznikami dysz manewrowych. Wszystko to pod czujnym okiem starszego bosmana sztabowego. Specjaliści środowiskowi monitorowali skład powietrza, grawitację i temperaturę. Teoretycznie, wszystko było w porządku, a jednocześnie coś było nie tak. Poświęcił kilka minut, by przejść się po centrum, spoglądając krótko na każdy wyświetlacz, zauważając, że gdy podchodził, marynarz obsługujący daną stację bardziej lub mniej, ale zawsze się spinał. Większość. Treści widocznej na monitorach była w całkowitym porządku. Jednak na dwóch Max zobaczył wiadomości, które powinny zostać mu przekazane lub ogłoszone publicznie. W tym momencie zauważył także połysk. Na wszystkim, wszystkie powierzchnie BCI lśniły. Nawet te, które były tylko powierzchniami technologicznymi koniecznymi do zamontowania urządzeń. Błyszczały w sposób, jakiego nie widział jeszcze na żadnym okręcie wojennym a którego nie dało się usprawiedliwić jedynie wymogami regulaminu. Wyglądały, jakby polerowano je codziennie, po kilka razy, bez końca i z uporem maniaka. Max podszedł od niechcenia do panelu ze sprzętem ratunkowym i otworzył go, tak jakby chciał sprawdzić gotowość zapasowych butli z tlenem. Nawet wnętrze przedziału było wypolerowane. Komandor wyjął jedną z butli, która także oczywiście błyszczała, tak jak i dwie klamry mocowań. W tym momencie Max zauważył, że bosman nadzorujący pracę komputerów przygląda mu się ukradkiem i uśmiecha z zadowoleniem. Jakby zauważył, że dowódca zwrócił uwagę na czystość panującą w pomieszczeniu, a stanowiącą powód do niebywałej dumy. Zachowując neutralny wyraz twarzy, Max Odstawił butle na miejsce i zamknął panel. Otworzył kolejne trzy pokrywy, i tam także zobaczył psychopatyczną czystość. Należało do tego dodać, że nie było widać żadnych śladów zużycia, nawet na wykładzinach, na których codziennie po kilka godzin stali wachtowi, a to oznaczało, że ktoś je regularnie, najrzadziej co kilka miesięcy wymieniał. Nie było to normalne postępowanie. ZDO. ETA do boi? Dwie minuty, piętnaście sekund, sir. Dziękuję. Będę w swojej kabinie. Proszę dać mi znać, gdy miniemy boje. Punktualnie o dziesiątej chcę się spotkać w mesie oficerskiej z szefami wszystkich wydziałów. Przejmuje pan BCI. A, sir, przejmuje BCI. Max opuścił centrum i udał się do siebie. Jednym z plusów bycia dowódcą jest posiadanie kabiny tuż obok BCI. Pokonanie drogi pomiędzy pomieszczeniami zajęło mu więc mniej niż 30 sekund. Wszedł prosto do przedziału sejfów, wprowadził kod i otworzył drzwi. Wewnątrz znajdowały się dwie koperty. Jedna była duża, niebieska, zaopatrzona w czerwoną pieczęć lakową, typowa, zawierająca rozkazy z admiralicji. Druga zaś kremowa, z ręcznie wypisanym adresem komandor-porucznik M.T. Robichaux, do rąk własnych. Serce biło mu jak oszalałe. W tych kopertach mógł znajdować się klucz do najbardziej ekscytujących dni w jego życiu. Albo wstęp do miesięcy piekła niewypowiedzianej nudy. Będzie to wiedział już za kilka sekund. Wsunął palec pod pieczęć, ale jej nie zerwał. Zabrzęczał terminal komunikacyjny na jego biurku. Dowódca, słucham. Skipper tu ZDO, właśnie minęliśmy boje? Dziękuję. Proszę wprowadzić pełny mkon wszystkie pokłady, wszystkie systemy. Zostajemy na kursie. Złamał pieczęć. Rozdział trzeci. Godzina 9:59 Z, 21 stycznia 2315. Max usiadł u szczytu stołu konferencyjnego, spoglądając na szefów wydziałów i zauważając pierwsze zmiany. Z dwunastoosobowej grupy, znajdującej się w mesie, czterech oficerów nosiło KMB: zastępca dowódcy, oficer uzbrojenia, szef inżynierów i dowódca pododdziału marines oczywiście. Możliwe było, że nosili ten ubiór już wcześniej, jednak Max odebrał to jako sygnał poparcia ze strony oficerów, odpowiedzialnych za najważniejsze wydziały okrętu. Z drugiej strony jednak nie mógł przecież uznać za brak lojalności faktu, że pozostali mieli mundury wyjściowe. Nie wszyscy musieli słyszeć o jego pojawieniu się w BCI około pół godziny wcześniej lub też ze względu na obowiązki mogli nie mieć czasu na przebranie. Samo pomieszczenie nie robiło wielkiego wrażenia. Na filmach bohaterowie wojny z Krag, faceci o kwadratowych szczękach, niebieskich oczach i szerokich barach, zawsze odbywali spotkania w pięknie urządzonych salach konferencyjnych, wyposażonych w wyświetlacze komputerowe o oszałamiającej rozdzielczości, trójwymiarowe projektory sytuacji taktycznej, ukazujące przestrzeń z różnych kierunków i w różnych skalach. Cumberland był zbyt małą jednostką, by mieć miejsce na oddzielną salę odpraw. Tak więc oficerowie spotykali się w mesie, gdzie zwykle spożywali posiłki i pili kawę. Projektanci Cumberlanda przygotowali tylko dwa udogodnienia, pozwalające mesie pełnić jej drugą funkcję. Po pierwsze, była nieco większa niż typowa jadalnia dla ośmiu oficerów, bo tylu zwykle jednocześnie pozostawało poza służbą. Po drugie, na jednej ze ścian wisiał płaski ekran, a obok znajdował się standardowy trójwymiarowy wyświetlacz o pojemności jednego metra sześciennego. Była 959, a goście zajęli trzynaście z czternastu krzeseł, wliczając w to maksa. A może projektanci przewidzieli jedno zapasowe lub też ktoś pomylił się w rachubie. Z pewnością nikt nie odważyłby się spóźnić. Dokładnie, gdy zegar w mesie wskazał godzinę dziesiątą, Max rozpoczął odprawę. W marynarce dziesiąta zero zero była tylko raz w ciągu doby i trwało to tylko jedną minutę. Dzień dobry panowie Dla tych, z którymi nie miałem jeszcze przyjemności się spotkać, małe wyjaśnienie Jestem komandor porucznik Max Robisho, nowy dowódca tego okrętu. Po zakończeniu tego spotkania porozmawiam krótko z każdym z panów. A teraz przejdę od razu do rzeczy. Została nam przydzielona ważna i trudna misja, której rezultatem mogą być poważne zmiany w przebiegu tej wojny. I nieprzypadkowo wybrano do niej okręt, który zasługuje na przywrócenie szacunku i dobrego imienia. Niestety, drodzy panowie, jest to misja, do której ten okręt i jego załoga są przygotowane. Mniej więcej tak, jak noworodek do spędzenia nocy w alnitakiańskim burdelu. Przejrzałem dokładnie raporty z waszych dwóch ostatnich bitew oraz z ćwiczeń praktycznych. Wnioski można zawrzeć w pięciu słowach. Uniósł dłoń i zaczął odliczać na palcach. Zero. Dno. Tra. Ge. Dia. Wasi ludzie nie potrafią namierzać celów, śledzić celów, trafiać w nie, manewrować, aby zbliżyć się do celu. Nie potrafią unikać ataków, identyfikować ich i oceniać. Jedyną rzeczą, jaką ten okręt potrafi w chwili obecnej, jest bycie znakomitym celem. Zadziwiające jest to, że nie ma żadnych realnych powodów, dla których załoga zachowuje się jak ostatnie pizdy. Zgodnie z wynikami testów, powinna być znacznie powyżej średniej, wyznaczonej dla załóg tego typu okrętów. Większość marynarzy i oficerów znajdowała się w obsadzie prototypów, na których testowano systemy jednostek tej klasy. Rodzi się więc pytanie, Czemu? Wszyscy zachowują się jak ćwierć inteligenci. Nagle otworzyły się drzwi i do Messy wpadł zziajany, ubrany w fartuch laboratoryjny, pod którym widać było mieszaninę najróżniejszych mundurów, doktor Sachin. Doktorze, powiedział cierpko Max, jest pan już bardzo spóźniony. Lekarz skłonił się. Najmocniej przepraszam. Proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy ubolewania. Nie potrafiłem znaleźć tego dziwnie nazwanego pomieszczenia na tym okręcie o przedziwnej konstrukcji. Poinformowano mnie, że spotkanie ma mieć miejsce w mesie oficerskiej. Przyjąłem więc, że znajduje się ona gdzieś w okolicy izby chorych. W końcu oddział to część szpitala, prawda?